Rada udzieliła dzisiaj pani absolutorium. Czy cieszy się pani z tego powodu? Co by uznała pani za taki największy sukces, czego się udało, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić? Oczywiście, że jest to ważna decyzja i na pewno każdy z nas jako człowiek cieszy się wtedy, kiedy uzyskuje pozytywne opinie, a właśnie absolutorium jest wyrazem mimo wszystko uznania dla pracy w roku ubiegłym. Ja chcę powiedzieć, że z roku na rok ta praca prezydenta miasta, praca Rady Miasta jest coraz trudniejsza. To wynika z ogólnokrajowego kryzysu. Dobrze się rządzi wtedy, kiedy jest czym dzielić. Natomiast wtedy, kiedy tych pieniędzy niemal w każdej dziedzinie jest za mało, podejmowanie decyzji jest tym bardziej trudne, bo zdaję sobie z tego sprawę, że są niektóre oczekiwania mieszkańców jak najbardziej słuszne, ale niestety z pustego i Salomon nie naleje, więc bardzo często musimy niestety negatywnie odpowiadać na te słuszne postulaty mieszkańców. Dlatego tak jak powiedziałam, tym bardziej zachowanie wszelkich wskaźników i zadłużenia, i spłaty zadłużenia, a co ważne, utrzymywania zadłużenia nie zwiększając go, utrzymywania go na tym samym poziomie, jest to nie lada sztuka i to się właśnie w 2012 roku udało. Oczywiście, jeśli mówić w kategoriach sukcesów, to wszystko to, co pozytywnie zmienia wizerunek naszego miasta, jest nie tylko sukcesem prezydenta miasta czy rady, ale jest to sukces wszystkich mieszkańców, bo zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno mieszkańców cieszy każda nowa wybudowana ulica, każdy wyremontowany chodnik i to na pewno w roku 2012 miało miejsce. Natomiast jeśli chodzi o te decyzje takie może trudne, to oczywiście te dotyczące zmian w chełmskiej oświacie, ale chcę powtórzyć po raz kolejny, niestety to nie zależy od nas. To zależy od tego, że te subwencje, które uzyskujemy, są niewystarczające i niestety niż demograficzny nie omija Chełma, a to tak naprawdę ilość dzieci będzie utrzymywała tą liczbę szkół. Miejmy nadzieję, że te tendencje już nie będą spadać i że tą sieć szkół, i to mogę zadeklarować, że tą sieć szkół, która jest w chwili obecnej, na pewno utrzymamy. Natomiast chciałabym serdecznie podziękować zarówno radnym, swoim zastępcom, pracownikom Urzędu Jednostek Podległych, ale również mieszkańcom za wsparcie, za pomoc, za tę pozytywną ocenę. Dziękuję bardzo.